No cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z twierdzy edycji utrudnionej Makera. Moi drodzy, koniec wieprza, misja 18, czyli apogeum świńskiego lorda. W dzisiejszej misji będziemy go wykańczać, no i przyjdzie nam się zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Bo zamczysko, które stworzył dla wieprza Maker, jest naprawdę potężne i myślę, że da się nam w znaki. Myślę, że zarówno ta misja, jak i jej poprzedniczka zostawią na nas dobre wrażenie. Nie ma co przedłużać, 4 misje do końca liczając te, czyli zbliżamy się do wielkiego finału. No, myślę, że możemy przejść do rozgrywki. Oczywiście wklejam dla was teraz porównanko i lecimy. Możesz na nas liczyć. Wiadomość od wieprza. Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka. Moi drodzy, tak się prezentuje nasza armia. 77 łuczników, 41 kuszników, 84 włóczników, 22 pikinierów, 119 pałkarzy, 8 inżynierów, 10 mnichów, 1 wieża obrężnicza, 3 tarany i 6 tarcz ruchomych. Dobra. No i zamczysko poprawione. Mamy tutaj palisady wszelkiego rodzaju. Mamy przejście zrobione, słuchajcie. Maker posłuchał mnie i zrobił przejście, ale wstawił tutaj szklatkę wilków. Mamy wzmocnienie w tym miejscu, mamy też wzmocnione to miejsce. I w tym momencie, moi drodzy, coś się zrypało. Generalnie gra zaczęła stukać, trzeszczeć, prykać, nie wiem jak to nazwać. No i generalnie nie dałoby się tego obejrzeć, tak więc usuwam ścieżkę audio, wstawiam jakąś muzyczkę w tło i komentuję dla was to, co się wydarzyło. Normalnie bym nagrał dla was ten odcinek od nowa i spróbował to ogarnąć w należyty sposób, ale następna misja, 19, również niestety została zniszczona, tak więc trochę mam mniej czasu niż mieć powinienem. I 19 nagram do was od początku, jak Bóg przykazał, a to po prostu zostawimy z moim komentarzem. Bo tutaj tak mamy tylko oblężonko, niewiele się dzieje, w sensie, no nie muszę wykonywać jakichś nie wiadomo jak skomplikowanych akcji. Tak więc zrobimy sobie timelapse z komentarzem i muzyczką. Mam nadzieję, że będzie wam to odpowiadało. Tak więc w tym momencie w dalszym ciągu omawiałem struktury, które zostały poprawione przez wieprza w jego zamku. Zacząłem grupować makiny oblężnicze, tak by stworzyć nieco więcej tarcz ruchomych, które, no wiadomo, posłużą do ogarnienia zamku. No było i wstępnie 18, ale tutaj sobie później ogarnąłem, że jest przecież jeszcze paru dodatkowych inżynierów stojących luzem. Tutaj podjazd wieprza zniszczył nam jedną tarczę ruchomą, jedną obił dosyć intensywnie. Trochę mnie to wkurzyło, no ale co można było z tym zrobić? Pogrupowałem łuczników, kuszników, pałkarzy, włóczników i przestawiłem naszych strzelców na prawą stronę. Tak by skorzystać z tego. No i jako punkt wyjściowy zapisałem oczywiście gierkę, tak żeby było wygodniej nam powrócić do tego tematu w razie gdyby nam się noga poślizgnęła. Ogarnąłem, że trochę za słaby był strzał, tak więc przestawiłem całą naszą armię nieco w bok. Tutaj sporo strzelców straciliśmy, tak więc postanowiłem przestawić nasze jednostki pod same mury zamkowe. I na dobre nam to wyszło. Sami zobaczcie, jak pięknie tutaj czyścimy wieżyczkę z oponentów. Myślę, że jest to jak najbardziej sensowne, gdzie byśmy mieli tutaj indziej jakieś możliwości, żeby zrobić coś takiego. Atak frontalny raczej odpada w tym przypadku. No chwilkę to potrwało, tak więc zrobimy sobie tutaj krótkie cięcie. No i dobra, w tym momencie już byłem raczej przekonany o tym, że mamy wyczyszczone mury przed nami, przynajmniej przed nami i dzięki czemu będziemy mogli cokolwiek zdziałać. Nie zapisałem gry i był to dość mocny błąd. Podesłałem grupę włóczników, którzy mieli się przedrzeć przez mury. Sami zaraz zobaczycie, o co mi chodziło. Przebijamy się jednym włócznikiem, który ma za zadanie po prostu dojść do fosy i spróbować ją zakopać. Oczywiście wróg tam podsyłał jakichś łuczników, pojedynczych łuczników, żeby nas kontrować. No ale udało się nam koniec końców przecież przebić.
No i okazało się, że wieprz ma tam smolnerowy. Trochę mnie to zaniepokoiło, no ale mówię, dobra, odpaliły się te smolnerowy, także włócznicy, raczej ich garstka, zrobiła swoją robotę. Wysłałem jeszcze 8 na wszelki wypadek, gdyby tam miało być więcej smolnych rowów, no ale nie zobaczyłem, żeby jakiekolwiek smolnerowy się odpalały. Tak więc wysłałem moich strzelców i to był błąd, bo były tam jednak jeszcze smolnerowy i w ten sposób straciliśmy wszystkie tarcze ruchome. Nie zapisałem gry wcześniej, zrobiłem teraz zapis taki pro forma bardziej bym powiedział niż taki, który miałby faktycznie coś zmienić, coś pomóc. No i tak to właśnie wyglądało. Podjechałem sobie dalej oczywiście wieżą oblężniczą. Wrzuciłem wszystkie pozostałe jednostki na mury wieprza, no i zacząłem czyszczenie tych murów. No fakt faktem, mogło to wyjść lepiej, słuchajcie, mogło to wyjść lepiej, byłoby na pewno lepiej, gdybyśmy mieli więcej tarcz ruchomych. Generalnie to podejście raczej nie było zbyt owocne, a były podejścia łącznie 2. To, co teraz widzicie, jest tym pierwszym podejściem i ono zakończy się niepowodzeniem, ponieważ właśnie w tym momencie wszyscy moi strzelcy praktycznie zostali już wybici. Ja ogarnąłem, że nie mam zapisu i że będę musiał przechodzić to od nowa i postanowiłem, że no trudno, raz się żyje. Wysłałem wszystkich do ataku, których miałem, tak naprawdę pałkarzy, włóczników i pikinierów. Zapisałem sobie przy tym wszystkim gierkę oczywiście. Chociaż nie wiem, po co w ogóle to robiłem. No ale zobaczcie, włócznicy nie zdołali nawet dotrzeć do bramy. I to mi dało do myślenia, że z pałkarzem może być podobnie, ale z racji na to, że już czułem, że to podejście jest stracone, no to stwierdziłem, że po prostu sobie odpuszczę ten temat. Sprawdziłem, czy pałkarzami można zejść z murów bezpośrednio pod bramę, tą tylną bramę. No i strasznej głupoty te jednostki dostały. Zaczęły biegać w ogóle nie tam, gdzie chciałem. Zaczęły stawać na tych murach i ginąć po prostu. Tak więc to podejście było spisane w 100% na straty. Tam jeszcze wieprz jakiś smolnerowy ogarnął sobie, także wczytaliśmy grę. No i ponowimy cały ten scenariusz, który widzieliśmy już wcześniej. Oczywiście, żeby uniknąć jak największej ilości strat, pogrupowałem łuczników w sposób taki, żeby te dwie grupki po 30 jednostek bardziej się chowały za tarczami ruchomymi. No i powiem wam, że chyba dało to nawet radę, bo nie potraciliśmy ich tak dużo w tym miejscu, w którym teraz oni stoją. Także myślę, że jest to całkiem rozsądne podejście. No i w tym momencie wkraczają do akcji nasi włócznicy. Ten sam schemat, co i poprzednim razem. Wbijamy się zaraz na mury obronne wieprza. Tutaj oczywiście starałem się jak najbardziej, żeby te smolnerowe wszystkie odpalić, żeby nie potracić tych naszych łuczników. Zapisałem tym razem grę, dzięki czemu mieliśmy w ogóle możliwość powtórzenia, gdyby cokolwiek się nam tutaj wydarzyło, nie musząc czyścić od nowa murów. To wszystko trochę trwało. Wykorzystałem jeszcze pozostałych inżynierów do tego, żeby tarcze ruchome stworzyć. Niestety 2 zginęło. No i wysyłam teraz w tej chwili włóczników, którzy mają odpalić smolnerowy. No i udało im się to. Udało im się to, kurczę. Dali radę, zapisuję od razu gierkę. No i co? Lecimy naszymi strzelcami teraz na mury obronne wieprza. Zrobimy czystkę. Tam generalnie kusznicy mi się nie striggerowali. Nie wiem, dlaczego grupa kuszników nie ruszyła do ataku. Wczytałem przez to grę. Tutaj zbrojny podszedł, wyeliminowaliśmy go włócznikami, których mieliśmy tam na podorędziu. No i tutaj czyszczenie zamku wieprza całkiem sprawnie nam pójdzie. Wieżyczki, wszystkie mniejsze, większe, które były w zasięgu naszych strzelców, zostały bardzo sprawnie wyczyszczone. Byłem zadowolony, więc zapisałem grę, przemieściłem się w bok. I to był generalnie błąd, kolejny błąd, który popełniłem. Można powiedzieć, że to liczy się jako drugie podejście, a ich finalnie było 3, bo wczytałem w tej chwili grę. Zapomniałem o tym, no ale mniejsza. Przemieszczamy się jednostkami w takim razie w prawo. Z prawej strony trochę lepiej nam szło wcześniej, tak więc no, stwierdziłem, że to jest chyba dobry pomysł, żeby tutaj się ruszyć. No ale nie jestem pewien, czy tutaj też nie było powtórki wczytania. Chyba było. Tak jest. No dobra, to mamy 4 podejścia, nie 3. Generalnie w tej chwili rozkazałem łucznikom ostrzał na tą wieżyczkę i bardzo dobrze nam to wyszło. Byłem w szoku, że w ogóle byliśmy w stanie tam dostrzelić i zniszczyć tych wszystkich kuszników, łuczników. Dlatego zapisałem od razu gierkę, bo to dosyć istotny punkt. No i co? Tak samo postanowiłem zrobić z bramą, licząc na to, że sytuacja się powtórzy.
że uda nam się tych kuszników pozbyć, łuczników, no i w sumie w dużej mierze dało nam się to. No i w takiej sytuacji oczywiście nie mogą zrobić nic innego jak zapisać grę, no i przesunąć nasze jednostki tym razem już w prawo na tą dużą wieżyczkę, bez większych obaw, że zostaniemy zaraz wyeliminowani przez jakichś strzelców. Tam trochę jednostek schodziło na dół, tak więc je wycofałem szybko na tyły wieżyczki, tak żeby no po prostu nie potracić tych strzelców. No i analogicznie wieżyczka kolejna do oczyszczenia. No i tutaj słuchajcie, już strzelców straciliśmy bardzo szybko. Przewaga terenowa oponenta, tarcze ruchome nie do końca pokrywały nam naszych strzelców. No ale co, zabiliśmy z tej wieżyczki to nasze. No i w tej sytuacji nędznej stwierdziłem, że okej, dobra, lecimy w kierunku tego przejścia magicznego, które Maker dla nas zrobił, o którego prosiłem, może nawet nie tyle prosiłem, co, ale zasugerowałem mu, że mógłby zrobić takie przejście, że fajnie by było to przejście. No i sami zobaczcie, jak to dalej poszło, no bo przekopaliśmy się, tutaj jest klatka wilków, stwierdziłem, że dobra, rozwalimy tą klatkę wilków, tam jeszcze parę wilczych dołów było, to oczywiście nasze jednostki w nie wpadały, no ale wilki ruszyły w kierunku zamku, stwierdziłem, dobra, zapisujemy na kolejnym save'ie grę i ruszamy włócznikami. Byłem ciekaw, jaką siłą ognia dysponuje wróg, jak szybko stracimy tych włóczników. No i jak się okazuje, włócznicy ci dotarli całkiem daleko, także była szansa na to, że pałkarze dotarli do bramy. No to już nie mając większych oporów, stwierdziłem, że dobra, zbieramy wojo, pogrupowałem pałkarzy na nieco mniejsze grupy, pikinierów sobie też zrobiłem pod kolejną grupę, no i stwierdziłem, że dobra, zapisujemy grę, no i zapisałem grę i po prostu stwierdziłem, że lecimy. Pałkarze, włócznicy i pikinierzy ruszyli na tyły zamku, nie kazałem im nic atakować, przynajmniej jeszcze na chwilę obecną, i dotarliśmy pod całą bramę. No i tutaj zaczyna się dziać magia, każdy oddział pałkarzy, każdy oddział pikinierów został wytypowany do ataku na bramę, przebiliśmy się bardzo szybko przez bramę, no i dotarliśmy na sam szczyt siedziby. No i oczywiście jest to zwycięstwo nasze nad wieprzem, osiągnęliśmy wynik 17700, o całe 500 punktów lepszy niż poprzednim razem, kiedy graliśmy w oryginalną misję. Byłem bardzo zadowolony. No i to tyle, słuchajcie, z tego odcinka. Mam nadzieję, że ta forma nie przeszkadzała wam jakoś zbytnio. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Mam nadzieję, że mapa, którą Maker dla nas przygotował, również była dla was wystarczająco dobra. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że misja 19 tym razem będzie nagrana w odpowiedni sposób i że będę mógł do was to normalnie wrzucić, a nie będę musiał się kłopotać i szamotać z tą nagrywką. Bo w sumie wolę jednak komentować na bieżąco, niż dogrywać takie komentarze, bo jest zawsze to na swój sposób uciążliwe. No dobra, to nic. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z twierdzy edycji utrudnionej Makera. Cześć!